Cześć! Galena od szóstej rano już w kapelutku, a wy jak tam? Jeszcze łóżko ścieli, pięknie, dobre dziecko. No to co, lecimy dalej z Nowa Martinami, czyli rodziną, która jest największym rozczarowaniem tej serii. Jeśli chcecie doświadczyć tej historii, tej alternatywnej rzeczywistości, w której Elena rzeczywiście odeszła od rodziny, żeby robić tę karierę muzyczną, to zapraszam na moją serię z Sims 4 w Brindleton Bay, bo tam jest rodzina Newstar, która jest w zasadzie rodziną Nowa Martin, tylko z nowymi imionami i właśnie zmienioną trochę historią. Ale na pewno będę dzisiaj zmieniać Elenie stylówkę. Tylko, że na razie ona ma okropnie niską energię, mimo że jest szósta rano. Ym, c coś, coś gdzieś tak świta mi, Leciusieńko, że może ona się spać nie położyła, czy coś takiego? Coś chyba było i jest okropnie brudna, ale no, <ścoughs> zdarza się. Już tutaj w miarę zakolejkowałam ludziom rzeczy, chyba Sandrze tylko nic nie kazałam na razie zrobić, bo łazienka będzie zajęta. Także, no, zrobimy tej Elenie rzeczy, tylko tak spróbuję jej wyrównać tę energię mniej więcej z innymi ludźmi, no bo ona na rano chodzi do pracy, więc no dobrze by było to jakoś tam uregulować. Także ją obudzę po prostu w pewnym momencie, mam nadzieję, że nie zapomnę. No i zrobimy na pewno jej jakąś bardziej szaloną fryzurę, nie wiem, może jakieś kolorowe włosy, jakiś mocniejszy makijaż, dokładnie jeszcze, nie wiem, będę się się bawić. No i powiem wam, że w tym temacie gdzieś tam odchodzenia czy nie, od rodziny, no już zostało postanowione, że się nie będą rozwodzić, ani nic takiego, ale biorę pod uwagę, że może będzie coś takiego, że Elena wyprowadzi się na jakiś czas, że będzie w Stonefield jedną turę może sobie mieszkać, jedna tura to są 4 lata, no nie, więc to jest kawał czasu, jakby nie patrzeć. No i różne rzeczy się mogą teoretycznie wydarzyć w trakcie jakiej nie będzie, ale no. Ogólnie no też może bez przesady z jakimiś tutaj strasznymi dramatami, ale yy, no miałoby sens, żeby coś takiego rzeczywiście się wydarzyło, żeby, aha, no to, to tak, to, gotowanie w salonie, czemu nie. Chciałabym to jakoś tak podpiąć w miarę sensownie do yy, po prostu stanowiska, na jakim ona będzie. Studyjny muzyk faktycznie już tutaj może mieć trochę yy, taki ten, ale yy, co tam właściwie jest dalej, nawet nie wiem. Musiałabym sobie chyba wygooglać. No tak, następny jest pianista koncertowy, bo to jest. No ta kariera jest tak śmiesznie zrobiona. Znaczy, każda kariera w sumie w dwójce taka jest, że jesteś. Na tym poprzednim poziomie była roadie, więc w zasadzie w ogóle nawet nie występowała niby jeszcze na scenie, no nie? Tylko była jakąś taką fanką gdzieś tam jeżdżącą z zespołem, czy coś takiego, nie? Więc no teraz jestem studyjnym muzykiem, więc właściwie to powinno wyglądać tak, że siedzi w studiu i inni artyści przychodzą i ona y, gdzieś tam pomaga im w różnych takich y, rzeczach właśnie nagraniowych. Y, dalej jest już właśnie ten pianista koncertowy, który w ogóle z rokiem nie ma za dużo wspólnego. Później jest jeszcze lepiej, bo jest w ogóle y, coś tam z orkiestrą symfoniczną, także też fajnie. A później dopiero jest ten bóg rocka. I Okej. Okay. Strasznie Ciekawie zrobiona kariera. Nigdy w życiu na pianinie chyba nie grała, ale tak, będzie nagle ko koncertowym pianistą. Czemu nie? Koncerty Chopinowskie będzie nagle robić. <grywa> o nie, Kuba! A, ty nie jesteś gruby, tylko po prostu spadła ci forma. Właściwie w sumie powiem ci, że to nawet ma sens. No przecież on jest stary dziad. Znaczy no nie super stary, no bo ma tam 61 lat, ale yy, no, no... No, to zwłaszcza, że od początku nie do końca miało sens, że on był w super formie, jak on ma jeden punkt kondycji i w ogóle jest nerdem, no nie? Także. <grytanie> Wreszcie naprawiłeś swoją figurę i zrobiłeś tak, jak powinno być. Bardzo dobrze. I od razu chcę popływać, no tak. On miał z tą rubi rzeczywiście się raz jeszcze zaprzyjaźnić. Nie wiem, który raz ja już mówię o tej o tej sytuacji, ale tak, rzeczywiście dobrze będzie to zrobić, zablokuję mu te, te, to pragnienie, żeby pamiętać po prostu o tym. Mamy tutaj mądre mleko, nie jestem pewna, czy ono będzie jeszcze potrzebne, na razie niech stoi, w sumie nie, nie przeszkadza nikomu. Także kończąc temat tego wyprowadzania się, to w zasadzie najlepiej by było zrobić to teraz. Teraz jest najbardziej taki moment, no ewentualnie na tym szczycie kariery już, no ale jak na, na szczycie kariery, jak już dojdzie do takiego ostatecznego punktu, no to już teoretycznie można stwierdzić, że może sobie mieszkać gdzieś tam na wsi i robić swoje po prostu. Także um, myślę, że w sumie rzeczywiście teraz byłby najlepszy moment, żeby ją wyprowadzać. Um, tylko nie wiem właśnie, czy zrobić to już tak teraz, teraz, czy um, dopiero, nie wiem, na przykład jak jeden dzień dopiero tutaj zagram. Ona dzisiaj ma wolne, więc. Może niech ona sobie wykorzysta ten wolny dzień, i wieczorem, jak już minie ta 18, to wtedy ją będę rzeczywiście jakoś tam wyprowadzać. Jasper Bidny będzie płakał, jak ona będzie się wyprowadzać. Więc, nawet zastanawiam się, czy może tego nie zrobić, jak on będzie w pracy, ale to musiałabym wtedy teraz. Także rozkminka, rozkminka. No bo oni pracują w dokładnie tych samych godzinach, więc no raczej nie za bardzo dałabym rady, co zrobić, jak on pojedzie do pracy. W sumie to no, ja bym chyba jednak przystała na ten dramat mały, taki, że on będzie tam płakał, że ona odchodzi na ileś tam czasu, już nie wiadomo kiedy wróci i w ogóle. Tak zrobimy faktycznie. I wynajmę jej jakieś małe mieszkanko w Stonefield i po prostu zagram nią później. Jakiś taki dodatkowy jeszcze czas w tej turze? Właściwie to najlepiej by było się potem przełączyć na nią. Jeśli mam ją wyprowadzać już po tym jednym dniu tutaj, to najlepiej by było się rzeczywiście przełączyć i od razu nią zagrać, to potem będę miała szansę grać w trakcie, jak jej tutaj nie ma, no nie? Okej, okay, to tak zrobimy. To ja się przełączę na nią. I tak, bo to, to będzie dosyć szybka rozgrywka, no ale już się nagadałam dużo teraz, więc nie będzie film trwał 10 minut, mam nadzieję. Ehm, dobra, to zmienia i w takim razie wygląd. Strój też jej zmienię, ale tutaj jeszcze nie mam w ogóle żadnego zamysłu, a co do mm, włosów, to jeszcze w miarę, bo mam dużo tych takich kolorowych. Najbardziej to mi się te podobają w ogóle, w sensie ta fryzura. Ale ona nie wygląda jak już super dobrze w sumie w tej fryzurze. Takie, takie te ym, różowe byłyby fajne. W sumie białe byłyby spoko też, nie? Jeszcze mam te. O, kurde. Ej, a takie coś. Trochę jak Lady Gaga. No, te włosy też są bardzo fajne, kurcze. Tylko, że one mają duże czoło, i to już jest takie. To jest, to jest zawsze niestety ogromna wada dla mnie. Ale one są bardzo spoko też. Kurcze, te różowe. No i jeszcze są takie sandrowe. <noise> ale te są zbyt zwykłe, myślę, tylko te kolory są takie bardziej szalone, ale tak to. Właśnie te w, tej, te w tej czapce są fajne, tylko kurde, nie mam podstawowego, podstawowej fryzury w tym stylu i ona musiałaby do wizytowego nosić czapkę. <noise> te turkusowe, ja pierdykam, jakie jest super. No te mi się najbardziej podobają, mimo że kawałek czoła jej wystaje w tej fryzurze. <noise> przez włosy przenika. To jednak ta mi się podoba najbardziej. Ale chyba zrobię jej różowe. Myślę nad tym makijażem, czy nie zrobić troszeczkę czegoś mocniejszego. Chyba czarne usta jej zrobię po prostu. Wyobraźcie sobie, że wymyśliłam coś takiego. Nie jestem teraz pewna, czy te różowe włosy pasują, bo tak trochę gryzą się z tą czerwienią. A to akurat była najlepsza kolorystyka, jaką mogłam wybrać tej kurtki i tej spódnicy. Więc y, chyba jednak zrobimy białe. One będą super pasować do tego stroju. Ej, ale w ogóle inna osoba, co nie? O, już się szykuję do bycia pianistą koncertowym. Pięknie. Kuba! Nie, nie psuj gitary swojej córce. Aha, nikt prawie nie zjadł tych naleśników, już się zepsuły. Świetnie. Okej, okay, galena ma za sobą pierwszy dzień w szkole. Trzeba będzie jej pomóc, yy, czy ona Jacka przeprowadziła? Trzeba będzie jej pomóc przy pracy domowej. A, no jest. Siema. Dobrze, obejrzymy sobie horror razem. Film z kuzynem po szkole zawsze spoko. Vanessa się odezwała, a bo byś a rzeczywiście wy się przyjaźniłyście. To było takie urocze. To musicie dalej. Musisz do niej zadzwonić. Jasper się specjalnie nie przejął chyba zmianą wyglądu Eleny. Dobra, Kuba, zadzwoń do Ruby. Chociaż masz pełne towarzystwo, trochę bez sensu teraz. O, ale będzie miał czarne usta zaraz, czarną mordę całą. Siema wujek, co tam? Galena została osamotniona. Dobra, niech jej ktoś pomoże przy tej pracy domowej. A gdzie ona właściwie to położyła? Bo ona nie ma żadnego biurka w pokoju. Dlaczego ja jej nie dałam biurka do pokoju? A miałam pewnie urządzić ją później, no bo no jak to ja? No, pff, nie chciało mi się że od razu tego robić, wiadomo. Akurat był koniec tury, więc w dupie z tym. Bo ona niektóre meble ma białe, a niektóre takie. Chyba białe biurko by jej szybciej zrobiła. Takie miała chyba Ruby, ale ona akurat no niestety tak się złożyło, że pasuje bardzo w tym pokoju. To najlepiej Elenę poproś o y, zrobienie pracy domowej, bo ona miała dzisiaj wolne. Ona sobie dzisiaj tylko makeover robiła cały dzień. Właściwie to długo spała, także za dużo dzisiaj nie zrobiła, więc tak y, mogłaby troszeczkę przed faktem ci już za uczynić to, co zaraz zrobi. A to nie tak się robi. Teraz dopiero zajerzyłam. To się robi przecież tak. O, Sandra wróciła, niech gada z wnukiem, bo wnukowi się nudzi i robi jakieś głupie rzeczy. A ona go pewnie nawet nie zna. Więc najwyższy czas poznać. Tylko, że on sobie chyba teraz pójdzie. No, już pędzi się żegnać. No nie, ale przeszkodził w tej pracy domowej, to się już nie będzie teraz liczyć. Co za... Po prostu Simy, no. Okej, okay, Julka dostała awans. Ja też mówiłam o koncertach Chopinowskich. O, jednak się zaliczyło. To miło. A, Julka nie miała nic do napisania. Musimy teraz wymyślić coś. Może coś o jakimś czarodzieju i zatytułuję książkę Morgan Ember. To będzie taki nowy Harry Potter. <grych> to bardzo wygląda, jakby to miał być Harry Potter, ale yy, do Morgana to akurat nie pasuje za bardzo. Wezmę sobie to. Nie wiem, cokolwiek. Dobra, jak będzie już w miarę pora snu, to Jasper i Elena się tylko barbną, tak na pożegnanie, i Elena późnym wieczorem sobie, no, wyprowadzi się na jakiś czas krótki. O! Majsterkowanie jest galeny tym hobby, jednym jedynym. Nie? Trochę późno, dzieciaku? Dopiero co u nas byłeś, wystarczy. Może zapomniał jej coś powiedzieć. Okej, okay, to ona będzie w takim razie technikę, no i różne jakieś takie bardzo. mechaniczne rzeczy ogólnie robić. Boże ogarnąć tych ludzi tutaj, to jest naprawdę wyczyn, nie lada. Czy on przedspać? Co za. A szkoda ryja strzępić. Dobra, mam was tutaj. Proszę yy, o. Jasper jakby co, zgodził się na, na to, żeby Elena sobie na jakiś czas wyjechała i no. Znaczy no zrobimy tak, że oni tam się będą jakoś odwiedzać, przynajmniej, że ona tutaj będzie przyjeżdżać, będą zapraszać, no nie? Że, że jakby to nie jest tak, że ona sobie wyjechała na trzy lata i w ogóle słuch o niej zaginął, no bez przesady. Ale nie ma spanka. Jest wyprowadzanko. Tylko ja teraz nie wiem, jak, jak ona... Chyba, że może z rana ją wyprowadzę, kurczę, nie wiem, bo teraz o północy to e, nie wiem, czy to nie będzie tak, że oni powstawają teraz wszyscy i będą się żegnać. Dobra, już sobie dośpi. Tak, aha, dobra, teraz się zacięłaś, fajnie. Jurka to samo widzę, to jest genetyczne. Elena chyba z tego powodu właśnie wtedy spać nie poszła. Wydaje mi się, że ona się po prostu właśnie tak zacięła przez to. Przez to rozpoznawanie swoich łóżek. No to jest bardzo fajny mod, ale no niestety, właśnie zdarza się, że oni się zatną. Trochę głodna jest i brudna, ale i tak jej się te potrzeby raczej zresetują, jak się wyprowadzi. Więc od razu, z samego rana, zanim jeszcze będzie miała do pracy iść, będzie. A, ale w sumie głupio zrobiłam. Bo tam, gdzie się wyprowadzi, będzie poniedziałek, chyba że przeprowadzę ją do mieszkania Ruby. Co będzie dosyć ironiczne, że do, do mieszkania, w którym mieszkała, rubi wcześniej, której, yy, no, z którą Elena się przestała lubić, nie? Aha, ona w bieliźnie w ogóle idzie. Ojej! No, mówiłam, że będzie płacz kolił, no. To jest takie smutne. Ale to tylko pokazuje, jak, jak piękna jest dwójka. Jak zadbano o naprawdę takie drobne szczegóły tutaj. No, więc przeprowadzę ją rzeczywiście do tego mieszkania po Ruby. No, będę musiała i tak je na nowo urządzać, bo tam wszystkie te meble się zresetują, nie? Ale, ale tak, ale myślę, że to będzie w sumie wszystko jedno w zasadzie. A chociaż tam będzie chyba środa, czy coś takiego. Co jej się z tą gębą stało? Ona się teraz tak na czerwono ubrała w stylu Ruby, w sumie trochę. Już tęskni, no nie. Postaram się ją też trochę uszczęśliwić, bo ona ma, no, tak średnio w sumie, taki słabo zielony ogólnie ten wskaźnik. Na pewno musi jeden punkt techniki zdobyć do pracy i ogólnie ja jej tutaj wstawię jakieś pianino, w ogóle to muszę jej dać trochę więcej hajsu i tamtym odjąć trochę, sobie zapisać ile będę musiała im odjąć, bo oni mają tam dobre 50 tysięcy, więc no ją by tu było stać spokojnie na to, żeby jakieś instrumenty sobie wstawić i takie rzeczy. Mogłam wziąć jej gitarę i w sumie no powiem szczerze, że po prostu nie pomyślałam o tym w pierwszej chwili i dopiero po, potem do mnie dotarło, że rzeczywiście y, powinna wziąć ze sobą. Um, ale y, jeśli ona ma być pianistką, później koncertową na następnym poziomie, no to bardziej ma sens, żeby na tym pianinie trochę ćwiczyła, nie? A pianina by sobie takiego full wymiar raczej nie przeniosła. Znaczy, no mogłaby, ale to by była trochę, trochę fatyga, więc już chyba łatwiej wypożyczyć sobie kurde pianino, oraz prostu i tutaj na miejscu je mieć. No więc, no, za dużo jej już hajsu nie zostało, żeby sobie kupić jeszcze łóżko i różne takie. Bo w ogóle ona dostała tylko jakieś tam, nie wiem ile, z 6 tysięcy chyba, chyba wychodzi na to. Bo mam teraz znowu moda, uwaga, na to, że nie dostaje się tego, tych 20 tysięcy na start. To akurat mega mi się podoba. Myślałam wcześniej, że niespecjalnie mi to jest potrzebne, ale jak zainstalowałam tego moda, żeby sobie sprawdzić, jak ogólnie się z tym czuję, że tak powiem, to rzeczywiście stwierdziłam, że kurde, ja już nie mogę chyba grać bez tego moda. A dosłownie chyba ze trzy razy jak na razie mi się zdarzyło, że w ogóle kogoś wyprowadzałam i mogłam w ogóle przetestować to, nie? Więc śmieszne takie to trochę jest. Właściwie wydaje mi się, że jej wystarczy tego hajsu. Jeszcze ona przecież zarabia na siebie normalnie i to nie takie małe pieniądze wcale. I to jest też tak, że właśnie im odjęły się te pieniądze, które ona zabrała. Także pewnie na nagraniu nawet było to widać, jak ona odjeżdżała, że ja nie zwróciłam uwagi, bo w ogóle zapomniałam o tym przez chwilę oczywiście, ale faktycznie pewnie tam było to widać. No dobra, chyba jakoś to chyba jakoś to wygląda, jakoś się tutaj będzie żyć. No i właściwie tylko skupiamy się teraz na tej karierze jej przez trzy dni i tyle. Ej, a czy ja bym mogła jeszcze coś innego tu zrobić? Bo ja w końcu sobie zainstalowałam te borderlessy, że tak powiem. Eee, o właśnie. I taki czarny można by było tu zrobić. O no i superowo. Jak ja mogłam żyć bez rekolorów wcześniej? Czy ktoś może mi to wytłumaczyć? Jak ja w ogóle funkcjonowałam bez tego wszystkiego? Ta kuchnia jest obrzydliwa, ale już nie chce mi się tam tego wszystkiego rekolorować jeszcze zmieniać czy cokolwiek. Jeszcze bym zamieniła ten kibel z tą umywalką, bo nie widzę tego kibla. No i poniedziałek jest. Teraz dopiero zauważam, zauważamy, już urządziłam całe mieszkanie. Czyli to się resetuje w tych mieszkaniach. No dobra, no w sumie... Dobra, tam ma znowu wolny dzień, niech będzie. Yy, ma jeszcze umiejętności do nauczenia, trochę na tym pianinie, niech tam yy, popróbuje. E, niech zje kanapkę i albo nie kanapki na razie nie zje. dopiero za pół godziny. O właśnie. Gamy ćwiczy. To jest akurat doskonałe ćwiczenie na technikę. Teraz niech zje kanapkę. No i właśnie kurczę tutaj niby ludzie poprzychodzili, żeby przywitać. Ale akurat ten komitet powitalny... E, no tak. w apartamentach niespecjalnie działa. Bo przychodzi powiadomienia, w sumie nikt ci na chatę nie wbija, nie? Gdzie ona? A, bo ona nie ma stołu u siebie. I nie ma też telefonu. O ile z jej strony możliwe, że nie będę nikogo jakoś specjalnie zapraszać, to yy, no, jak ją będziemy chcieli zaprosić, no to yy, byłby trochę problem. Dobrze, zjedź sobie na dachu. W sumie jest całkiem spoko. Pogadaj z jakimiś ludźmi. W końcu pani popularna jesteś. A jak ty byś się miała nauczyć techniki bez tego, to ja nie wiem. Ona w ogóle za bardzo nie ma gdzie siedzieć też. Okej. Okay. Już chyba urządzone na dobre. I znowu socjalizowanie się na dachu też fajnie. Mhm. Mm A wiem czego jeszcze nie ma? Śmietnika. No, coraz mniej szczęśliwa jesteś, chcesz się przyjaźnić. Oczywiście na pianie ci się spodobało, tańczenie i gadanie o hobby. Za Czasperem przestała tęsknić z tego, co widzę. Zresztą znaczy, tu jeszcze w obawach coś ma. A, no i płatki se zrobiła, przecież ona już musi chyba iść. O kurde! Ha! Teraz dopiero za... No rzeczywiście! Przecież tutaj jest dziewiąta p.m. Ona ma na dziewiątą wieczorem i wraca o trzeciej rano, przecież to jest takie oczywiste, przecież ona, ona dostała awans i zaraz znowu do pracy szła. I wróciła o trzeciej. I potem od razu poszła spać i tam i prawie, prawie padła. Ona miała już na zero praktycznie energię przecież na sam koniec odcinka wtedy. Ja mam naprawdę za krótką pamięć. Czyli trzeba było jej jednak nie regulować tego trybu. No dobra, będzie musiała po prostu pójść spać, jak jej energia spadnie wystarczająco. Sandy Okuma. Ale to jest dziewczyna czy facet? Bo Sandy to może być i to i to. Okej, okay. ale, ale że teraz mamy go gdzieś w tych kontaktach jako takiego pół zaprzyjaźnionego? Nie, nie widzę nic takiego tutaj. Może w kontaktach ma po prostu tę osobę? Nie ma nikogo takiego. No nic. Dobra, jak chcesz z Jasonem Menonem, tak, tak, się zaprzyjaźnić, to bardzo proszę. Zaprzyjaźnij się i idź spać. A, tak myślałam, że nie będzie chciał. Eee, no dobra, to więcej gadanka. No i teraz się przestaną lubić i <śmany> tyle będzie z przyjaźni. Weź jeszcze mu komplement, powiedz i dobra, spanko, bo tutaj całkiem niedługo do roboty idziesz. Tak, i jeszcze gadałam w ogóle, że przecież oni w tych samych godzinach pracują z Jasperem. Tak, rzeczywiście. Wcale nie w zupełnie przeciwnych. To wszystko przez to, że ona miała wolne. I ja po prostu się zamotałam totalnie. Byłam pewna, że ona się zacięła i po prostu nie poszła spać, bo to mi się czasami zdarza. Ale fakt, że to było spoko takie realistyczne, że ten Jasper płakał za nią, jak ona wyjeżdżała. W sensie nie spoko dla niego, ale no ogólnie dla samej tutaj sytuacji. Widzę, że jej się w miarę spodobało tutaj życie w apartamentowcu, bo chce odwiedzać ludzi i jeszcze mieć w ogóle współlokatora. A, dobra, rachunki, dzięki yy, Mo Monix Hacked Computer. <laughs> Mimo, że nie mam żadnego na parceli, to i tak przypomina mi o rachunkach, to jest akurat całkiem spoko. Myślę, że to się przyda, bo czasami mam komornika zupełnie bez sensu, bo po prostu zapomniałam. A to przypomnienie o rachunkach jest chyba dwa razy dziennie, więc no, tym bardziej. Czasami się przeoczy, ale no, jak jest często, to jednak jest duża szansa, że się nie przeoczy. Ile ja już tu? Dwa dni zagrałam? Okej, okay, jeszcze jeden w takim razie. Aha, flirtować chcesz? No na razie to ja ci za bardzo nie mogę tego spełnić, chyba że tańczenie, bo tam jest radio odpalone cały czas, tylko że na dachu o dziwo nikogo nie ma akurat teraz. Dobra, Jason tam idzie. Jason. Nie no, Jason jest tylko jeden. Oczywiście ten w heavy rainie. <grytanie> a Jason idzie i tak do pracy. A to może z panem tym? Z panem tym, a z nim nie możesz, bez sensu. Masz tylko gadać. No to z panem tym sobie nie potańczysz ale jest pewna szansa, no zawsze 50 na 50 z tymi moimi modami wszystkimi, że dostanie awans dzisiaj. A, ona jeszcze chce gadać o hobby. Tam chyba Daniel widziałam. O, i tańczenie też jest. Dobrze, to sobie potańczycie, sobie pogadacie. Będzie fajnie. Aha! To mnie zawsze rozwala. I jeszcze tańczy przed nią chamską. Popisowa w ogóle. Tańczy, ale nie z tobą. I jeszcze jest chlebia. Zawsze mnie to strasznie bawiło, że oni już zaczynają tańczyć i potem ta druga osoba odmawia i jest takie, o, jednak nie. Kogoś nowego. Yy, o! Ej, to ci się w sobie może przydać, tylko to będzie dosyć czasochłonne. Znaczy przydać, no w sensie ja sobie lubię yy, dawać im, żeby się tego nauczyli jako taki kontekst bardziej, że no, że po prostu chcą, żeby ich związek był lepszy, nie? No bo ogólnie jakby sama funkcja w grze jest taka, że. Czy ona się tego już uczyła, że, jej, że tak jest na końcówce? Na to wygląda. Mm, no, funkcja w grze jest taka, że oni mogą na przykład, jak jakaś para jest skłócona, no to oni mogą wtedy odbyć taką. Jakby terapię tej pary, nie? Oczywiście, jak chcesz terapię par robić, no to nie możesz z jednej książki się nauczyć. przeczytać jedną książkę i się ma. Teraz ja jestem tu terapeutą, żeby była jasność. Ale no tutaj akurat tak to rzeczywiście wygląda, że można pogodzić te parę ze sobą dużo łatwiej, jeśli ktoś ma tę umiejętność. Zdarzyło mi się z tego skorzystać, więc akurat to jest ta umiejętność, która działa o dziwo, bo dużo tych umiejętności życiowych w dwójce w ogóle nie działa albo nie działa tak, jak należy. O, no właśnie, i ona chce teraz właśnie tutaj naprawić jakąś parę. No, ale ja często właśnie uczę ich tego, jak oni chcą się tego nauczyć, przeważnie uczę ich tylko wtedy, kiedy chcą się tego nauczyć i biorę to jako takie też nauczenie samego siebie, jak żyć w relacji i tak dalej, nie? Zwłaszcza jeśli to jest jakaś taka osoba, która gdzieś ma jakieś takie ciągoty, żeby gdzieś tam uciekać, jakiś tam, nie wiem, problem z zaangażowaniem czy coś takiego, to, to też właśnie gdzieś tam to podciągam pod to, że, że ta osoba się trochę bardziej zaangażuje potem, jak się nauczy tego. Fujka. No dobra, nawalej na tym pianinie. Na razie nie masz za bardzo nic lepszego do roboty. No chyba, że telefon. O, córeczka zadzwoniła. Jak miło. No i właściwie zagrane. Tylko, że no jeszcze wyślę ją do tej pracy rzeczywiście. Akurat chciałam, żebyś coś bardziej ogarniętego dzisiaj zjadła, bo wczoraj też jadłaś gotowe danie. Ja specjalnie czekałam, żeby mogła podać obiad, znaczy zjeść obiad, tak jako obiad, i, i sobie. Że to no może zrobić przez opcję make, wiadomo, ale no. Um, akurat chciałam poczekać, więc. No, ale nie, wolała sobie zrobić jednak jakieś gównożarcie. No dobra, za pół godziny idziesz, to może y, sobie posieć chwilę, komfort sobie, sobie zrób trochę po, po tym obiadku, żeby ci się, wiesz, ułożyło. No tak, ona ma ten strój, przecież Kleo kiedyś też miała ten strój. Cudowne to jest. Pracuję w studiu i goły brzuch koniecznie musi mieć. W ogóle ej! Jak ona ma ten strój i te włosy, to ona totalnie wygląda jak Lady Gaga już teraz. Ale ona ma być boginią roka, a nie popu. O, nie dostała awansu. No to to będzie tyle na dzisiaj. Spokojnie, nie zapiszę w trakcie rozmowy telefonicznej tym razem. Pamiętam o tym. Akurat telefon zadzwonił, więc jak, zaraz, jak się obudziła, także tak wyszło. Znowu galena dzwoni jak coś. No to mam nadzieję, że odpowiada Wam to, jak wygląda Elena teraz i jak tutaj zostało rozwiązane trochę bardziej tak hybrydowo całe to wydarzenie właśnie z tą wyprowadzką i takimi tam. Nie obiecuję, że nie będą się działy jakieś dziwne rzeczy podczas nieobecności Eleny u nowa Martinów, ale nie obiecuję też, że coś będzie się działo. Po prostu jestem otwarta na różne rzeczy w tym momencie. No to następnym razem będę oczywiście dogrywać u tych Nowa Martinów i zobaczymy, jak to tam będzie działać wszystko. A jak na razie to tyle. Dziękuję bardzo za idzie, dziękuję, że zmuszałam. I widzimy się w następnym pa!